Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd, a wraz ze mną jest sportowy Świr. Witaj! Szczęść Boże! I tak powiem na gorąco, bo prosto po konfrontacji z Piotrem. Czym on cię tak zdenerwował? No powiela głupoty jakieś na temat zdjęcia, które gdzieś tam Murański dostał sprzed 10 lat, pochodzące z grilla, gdzie za majtki miałem wsunięty parówkę podejrzewam. Gdzieś ktoś tam podpisał to, że miałem patyk do dupy wsadzony za to, że byłem kiedyś konfidentem. Totalna bzdura, ubarwiona scena, tak. Wiadomo, jak ktoś leży na przykład, powiedzmy, ktoś dostał zawału, tak. Leży na ulicy i leży koło niego butelka, no to każdy będzie przechodził i będzie myślał, że to jest alkoholik, a ten człowiek na przykład potrzebuje pomocy, więc opisać zdjęcie można w wszelaki sposób. A ten człowiek opowiada pierdoły, że miałem parówkę wsadzoną do dupy, co mnie naprawdę kurwa irytuje, przepraszam najmocniej. No i z tego powodu właśnie stało się, jak się stało. Przerwałem swój jego gdzieś tam wywiad i rzuciłem nim o podłogę. Nieważne, że jest 50 kilo cięższy, nie? Uważasz, że Piotr może mieć w rękawie jakiegoś asa na ciebie, oprócz tej afery parówkowej, że tak powiem? Czy to jest jakby jedyny argument? Nie ma żadnych argumentów, ponieważ ja nie mam naprawdę nic za uszami, nie mam sobie nic do zarzucenia. To, co ludzie mi zarzucają od 7 lat, to jest to, że niby jestem tym konfidentem, że są papiery. Ja papiery pokazałem, są na moim kanale, Rafał Gawron. Nie ma nic. Chciałam się jeszcze zapytać odnośnie genezy twojego pseudonimu. Dlaczego sportowy świr, a nie na przykład były ochroniarz Jacka Murańskiego? Nie, ja sportowy świr mam od zawsze, znaczy przynajmniej od 7 lat. Zawsze byłem Gawron, tylko te Gawron właśnie, tak jak mówię, z powodu tego, z tej afery zaczęli pisać na murach, Gawron z Feli, takie pierdoły u mnie w mieście. Nie pozdrawiam tych debili w ogóle, co z przykrością, bo to moja rodzina musi czytać, ja w tym mieście nie mieszkam. Tak więc i stwierdziłem, że sobie zmienię tą ksywę. Na mniej kontrowersyjną. Tak, ktoś mi tam po prostu podpowiedział, sportowy świr, bo ty jeździsz na rowerze, na tą siłownię, ty generalnie się cały dzień poza domem, morsujesz, biegasz i tak dalej. No i tak wyszło, no i tak potem poszło przez 7 lat, a ten ochroniarz Murańskiego to tak z dupy wyszło i na chwilę, no. To był taki epizod w twoim życiu. Niezbyt miły, aczkolwiek jak widać bardzo przydatny, bo mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Poznałem debila, ale dzięki niemu może jestem tutaj i no, nikomu szczerze, nic nie ujmuję. Nie? Bo szczerze mówiąc, poznaliśmy cię lepiej po materiałach na kanale Antyfakty. Kto w ogóle cię skłonił do tego, żeby wyjawić tyle rzeczy właśnie na temat Jacka Murańskiego? Czy to była twoja wizja, czy ktoś powiedział, że no to idź, zrób coś z tym? Nie. Ja od dłuższego czasu chciałem się odezwać od momentu, jak on mnie wyzwał od tych konfidentów na gdzieś tam na tym Fejmie 10. No i obejrzało to 500 tysięcy ludzi, jak wspomniałem. No i dlatego od tamtej pory ja chciałem się wypowiedzieć, odbić piłeczkę. Nikt nie dawał mi tej szansy. Rękę wyciągnęły Antyfakty, za co bardzo im dziękuję i pozdrawiam. I przepraszam najmocniej, że im przerwałem z nim wywiad. No i co? No i dzięki nim, tak jak sama wspomniałaś, gdzieś tam ktoś o mnie usłyszał, no i poszło. A jeżeli chodzi o odbiór po tych materiałach na Antyfaktach, to czułeś, że ludzie są bardziej po twojej stronie, czy po stronie pana Jacka? Wiesz co? Śledziłem te wszystkie komentarze. Wiadomo, wiedziałem, że nie ma tak, że kogoś ktoś cały, wszyscy lubią mnie. Nie da się tak. Więc liczyłem się z tym, że znajdą się ci moi byli koledzy, którzy zaczną wcinać te swoje głupie teksty, aferzyści. Ale nie, generalnie powiem tak, jeżeli miałbym to procentowo, to myślę, że 80% było pozytywne. A masz w ogóle jeszcze jakichś innych wrogów niż tych, których znamy? Generalnie tak. Ja nie mam... tutaj w świecie free fightów, to nie, ja się tutaj znalazłem tylko ze względu na to, żeby dojechać Murańskiego i wyrzucić go z tego świata, ale no niestety, jeżeli muszę jakieś stopnie pokonać do niego, no to dobra, no to biorę pierwszy, najwyższy, jaki mieli. Na rozgrzewkę? Tak, najwyższy, jaki mieli. Dostałem tam chyba 3 osoby do wyboru. Stwierdziłem, że jeżeli... Kogo jeszcze do wyboru dostałeś? No nie wiem, czy mogę, bo wybrałem jedną z tych osób i ta osoba najpierw się zgodziła, a potem się z tego wycofała, więc nie chcę.
No może lepiej nie. A w końcu generalnie wybrałem tego największego, bo stwierdziłem, jeżeli ma to być mój start i nie daj Boże, bo ja jestem osobą bardzo wierzącą i wiem, że nie jest tak zawsze, jakbyśmy chcieli, nie zawsze jest niedziela. Może się noga podwinąć, może będzie mój gorszy dzień i trafi mnie, tak? Więc mówię, jeżeli miałaby taka sytuacja mieć miejsce, to nie chciałbym paść na przykład od strzała kapeli, tak? Bo mam zły dzień, tylko nie będzie siary paść od kogoś takiego dużego. A z drugiej strony, jeżeli powalę takiego dużego, no to fajnie pójdzie w eter, nie? A nie jakiegoś, że tam ubił kapelę, co to kurwa za sztuka, nie? To kiedy walka w takim razie z Jackiem Murańskim? Czy to będzie twoja następna w planach, czy jeszcze na przykład trzecia? Moja jest cały czas w planach, ona miała być pierwsza, tylko że on... Co stanęło na przeszkodzie? On nie chce podejmować rękawic, unika tematu. Gdzieś tam raz się wypowiedział na mój temat w kilku wywiadach, właśnie pokazują te zdjęcie na mój temat. No ale jak mu dałem lawinę argumentów, to woli siedzieć cicho, no bo jak ja już to stwierdziłem, że lepiej nie ruszać gówna, dopóki nie śmierdzi, tak? A on wie, że jeżeli odbije piłeczkę, no to ja jeszcze mam troszeczkę na niego dużo więcej rzeczy ciekawych, których jeszcze nie ujawniłeś. No nie. Czy są jakieś ukryte asy? No, bardzo dużo. Okay. Powinien się bać? No dobrze. Bardzo tajemniczo to wybrzmiało. Arkadiusz Tańcula, kojarzysz pewnie postać, też miał konflikt z Murańskimi i tak się złożyło, że bił się i z jednym, i z drugim. I czy u ciebie w ogóle walka z Mateuszem wchodzi w grę? Słuchaj, generalnie ja byłem nastawiony do Arka, jeżeli mówimy o Arku, bardzo negatywnie, ponieważ oni mnie tak nastawili do niego, bo ich pierwszych tak poznałem. A potem żeśmy schodzili, doszedłem do Lombardy, tak? I była scena, gdzie mieliśmy zagrać razem z Arkiem. Wystarczyło kilka słów dosłownie. Ja poznałem, że ten człowiek jest normalny, a tam się mi głupo nagadali, nie? Czyli przedstawili jakąś inną wersję, tak? Tak, człowieka w takim świetle postawili, jak mnie w takim świetle przed ludźmi nieprawdziwym. No i się okazało, że to oni są fletami, a ten jest chłopak normalny. Potem żeśmy się zgadali z Darkiem przez jakiś czas, lubiliśmy się, no ale potem doszła jakaś tam między nami słowna, no i nie gadamy ze sobą na dzień dzisiejszy tak bardzo, jak było to kiedyś. A co do Mateusza, nie wiem, powiem ci tak, Mateusz bardzo dużo ćwiczy, jest progresywny, ja jestem też realistą, jeżeli miałbym z nim zawalczyć, to za pół roku, jeżeli się zacznę teraz przygotowywać pół roku, tak. Czyli łatwiejszym wyzwaniem, łatwiejszym zadaniem jest pewnie walka ze starszym Murańskim, nie, tak? Nie jest żadne zadanie, to nie jest żadne zadanie, to jest po prostu... Obowiązek. Obowiązek, punkt, kurde, który muszę odhaczyć. I na liście marzeń. Tak, tak, to nawet nie jest marzenie, to jest obowiązek. Okej. Dobrze, czego mogę ci życzyć na koniec? Powodzenia w walce, chyba tylko tyle, nie? Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i wy napiszcie oczywiście, za kim jesteście w tym pojedynku. Dziękuję bardzo za wywiad. Bardzo dziękuję. Miłego, pozdrawiam. Pa!